Dla nas była to niesamowita niepewność, bo zawodowo nigdy nie spotkaliśmy się z czymś takim. To zderzenie się z trzecią falą i z tymi pacjentami na targach, gdzie potrafiliśmy przyjmować po 30-40 pacjentów na dobę, było niesamowitym przeżyciem, które odbiło się na nas zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Było dla nas wyzwaniem tak zawodowym, jak i życiowym w przełożeniu na to, jak musieliśmy funkcjonować później. Trafiali do nas ludzie młodsi niż w poprzednich falach. Na początku byli ludzie starsi, teraz dużo młodsi ludzie, którzy nam niestety też umierali. Nie potrafiliśmy ich nieraz uratować i to było największym, najtrudniejszym naszym chyba wyzwaniem. Trzecia fala była znacznie cięższa pod względem już zmęczenia personelu. Personel po prostu był już zmęczony, wycieńczony. Standardowy dzień, że z reguły przychodziliśmy, byliśmy podzieleni na dwie grupy. Od godziny 7 jedna grupa wchodziła do strefy brudnej, zmienialiśmy się co 3 godziny. Później mieliśmy 3 godziny przerwy, które tak naprawdę w dużym stopniu często były fikcją, bo przez te 3 godziny trzeba było uzupełnić sprzęt, dołożyć śluzy z środkami ochrony osobistej. Tak naprawdę trzeba było w tym czasie zjeść, odpocząć, nabrać nowych sił i tak naprawdę po 3 godzinach wchodzić znowu do strefy brudnej i pracować. Kampania społeczna Razem dla Medyków to dowód, jak firmy działają w myśl społecznej odpowiedzialności biznesu. Okres trzeciego lockdownu był szczególnie wymagający dla personelu medycznego, który każdego dnia heroicznie walczył o zdrowie i życie pacjentów. Potrzeba docenienia ich pracy i wspólny gest solidarności był impulsem do zorganizowania trzeciej już odsłony akcji Razem dla Medyków. Przy układaniu diety dla medyków kierowaliśmy się tym, aby dania były pełnowartościowe. Każdy posiłek jest zapakowany w takie zgrzewane opakowanie, które umożliwia odgrzanie posiłku o każdej porze dnia i nocy. Czyli medyk, powiedzmy, który ma przerwę w ciągu dnia, może sobie to odgrzeć w piekarniku i na spokojnie zjeść pełnowartościowy obiad oraz zupa w ekologicznym opakowaniu również do odgrzania. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym firmom. Dzięki ich pomocy przekazaliśmy walczącym z pandemią służbom medycznym rekordową liczbę 30 tysięcy pełnowartościowych posiłków. Zjedzenie ciepłego posiłku, którego nie musieliśmy przygotowywać w domu, tylko zjedzenie go tutaj, które otrzymaliśmy, naprawdę dla wielu nas było przemiłym gestem i tak naprawdę zapewniało nam jakiekolwiek funkcjonowanie w tych jakże skrajnie i dziwnych warunkach. Myślę, że każdy pracownik odczuł to, że po prostu ludzie są z nami. Wspólnie dowiedliśmy, że razem możemy zrobić więcej dobrego dla innych i że dobro ma wielką moc.